Hello everyone, tu Flipiński i witam was w takim małym przeglądzie nowego bohatera. Przyjrzymy tutaj wszystkie jego animacje, jakie są dostępne i potem zobaczymy mapkę. Dodatkowo zapraszam was na gameplay, będziecie mieli adnotacje tutaj w prawym górnym rogu. No i dobra, tutaj widzicie Super Joke'a, jeden z fajniejszych. Teraz był Tant i drugi. Okej, to teraz może potańczymy. No i uśmieszek. Jeden z lepszych w grze. Co nie? Izek ma też idealny recall, który no idealnie do niego pasuje, obczajcie. No ale dobra, poglądajmy jego skille i ataki. Tak wygląda jego zwykły atak. Walko wręcz. A tak wyglądają kryty. Podbródek, nie? Okej, ale dobra, przejdźmy do skilli. No więc tutaj możecie sobie zatrzymać. Q to jest taki zwykły atak, który slowuje, no i robi całkiem fajny damage. Dodatkowo widzicie te kuleczki, one healują. Jeśli chcecie tak obczaić go dokładniej, to zapraszam do tego gameplaya. Dosyć mały zasięg, ale całkiem przydatne. Teraz W. W bije wszystko dookoła nas, na takim dosyć małym też zasięgu. Dobre do junglowania. No i też wypadają z tego kuleczki. No ale to jest część naszej pasywki. Te kuleczki oczywiście nas healują. No i dobra, teraz pora na E. Zek za pomocą E wystrzeliwuje siebie i podrzuca tutaj przeciwników. Także bardzo fajne. No i dobra, jeszcze ult. Pamiętajcie, żeby zatrzymać sobie, jeśli chcecie obczaić cyferki. Ale co do ulta, jak widzicie, wszystkich rozrzucam. To działa 4 razy. Można 4 razy sobie tak podskoczyć, albo 3. No i dobra, teraz obczajcie pasywkę. Pasywka to nie tylko ten heal za pomocą kuleczek. Zobaczcie, jeśli one przeżyją te 3 glutki, 4 glutki, no to zamieniamy się z powrotem w Zeka i nie tracimy życia. No ale okej. Przejdźmy teraz do prezentacji nowej mapki. Mapka naprawdę jest kozacka. Możecie słuchać się jeszcze w muzyczkę. No jest nowa muzyka. Naprawdę fajnie to wygląda. Szkoda, że dopiero teraz wyszła. Jako, że kończy się zima. No ale mimo wszystko bardzo fajny pomysł, fajnie, że to odnowili. I jeszcze jest ciekawostka taka. Wejdzie normalnie solo, nie solo queue, ale kolejka zwykła. Dzięki temu będziemy mogli sobie grać normale, a nie customy. Także nie będzie już takiego wychodzenia od tak sobie i żadnej kary za to, tak jak to teraz było na customach mniej więcej. I dodatkowo, czyżby więcej ipeków? Prawdopodobnie tak, ponieważ na customach dostajemy mniej, a w takich standardowych, normalnych grach powinniśmy dostawać trochę. Także na aramach będzie można trochę farmić. Ale oglądajcie cały czas mapkę. Naprawdę, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie. Tutaj nie zapomniano, cały czas walczymy tutaj na mostku, na tym aramie. Bardzo ładnie, tutaj widzicie. Super to wygląda. No i tutaj jeszcze jakieś fajne budynki, nie? Oj, ta muzyczka, nie? O, i teraz takie, mam takie lekkie skojarzenie z Borderlands 2. Jest taki minimalny klimat, co? Jak widzieliście teraz tego NPC-a, tutaj to jest takie kryształki, nie wiem, ja tak troszkę do Borderlandsa czuję, jak posiedziałem troszkę na tej mapie. Ale wszystko ładnie zrobione, no nie ma co, no wiadomo. Nowa mapka, wygląda kozacko, muzyczka kozacka, nowe NPC, tutaj jest Viking. No, także to by było na tyle. Zapraszam jeszcze raz was do gameplaya, jeśli chcecie go zobaczyć. No i do usłyszenia, ludziska.